Rozdział 22. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. W wersecie 27 mowa jest o Elohim. To słowo czasem oznacza Bóg, czasem książęta lub sędziowie. Było o nich mowa w rozdziale 18, kiedy Mojżesz ustanowił hierarchię sędziów. Link powyżej. Założona została tam hierarchiczna struktura ludu Bożego, przy czym zwierzchnicy otrzymują swoją władzę pośrednio od samego Boga. Dlatego można powiedzieć, że w ludzie Bożym nie ma demokracji, jest teokracja. Bóg już wówczas był ukazywany jako ostatnia instancja w procesie dochodzenia sprawiedliwości. Natomiast w poprzednim odcinku widzieliśmy, że w przypadku braku szacunku i solidarności wobec najsłabszych, Bóg obiecuje, że On sam będzie interweniował na rzecz pokrzywdzonych. Werset 27 jest więc kwintesencją tej nauki. Brak respektu wobec Boga jest brakiem szacunku wobec Jego praw, nakazów i ustanowionej przez Niego hierarchii. Święty Paweł będzie przypominał ten werset w Dziejach Apostolskich, kiedy będzie publicznie wyrażał swój szacunek do hierarchii Izraela. W ramach przymierza Izraelici owdzięczają się Haszem, Bogu Wyzwolicielowi, za pośrednictwem szczerego kultu liturgicznego. Samo uczestnictwo w kulcie liturgicznym świadczy o przyjęciu kodeksu przymierza, który poza prawem liturgicznym zawiera obowiązki moralne i społeczne. Wszystkie te obowiązki wynikają z wdzięczności względem Haszem. Są aktem uwielbienia Boga i przypominają o dziele odkupienia z niewoli egipskiej. Religia staje się więc fundamentem prawa moralnego i społecznego, przy czym kult liturgiczny spina razem wszystkie aspekty omawiane w Torze. W Nowym Przymierzu nadal będzie obowiązywała zasada lex orandi, lex credendi. Prawo liturgiczne wyraża to, w co wierzymy i równocześnie wprowadza w tajemnicę wiary. Dlatego liturgia jest bardziej częścią teologii dogmatycznej niż duszpasterskiej. Tora, czyli pięciu ksiąg mojżeszowych, zawiera w sobie w sposób nierozłączny prawo moralne, społeczne i liturgiczne. Przy czym wszystko wpisuje się w ruchu wyzwolenia zapoczątkowanego przez Haszem. Nasze przestrzeganie prawa moralnego, społecznego i liturgicznego jest naszą odpowiedzią Bogu za dzieło odkupienia. Naszą wdzięczność Bogu wyrażamy poprzez posłuszeństwo ustanowionej przez Niego hierarchii oraz poprzez liturgiczne poświęcenie Bogu pierwoczyn zbiorów roślinnych, zwierzęcych, a nawet rodzinnych, o czym mówią następne dwa wersety. Nie będziesz się ociągał z ofiarą, z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz mi twego pierworodnego syna. Tak samo uczynisz z pierworodnym twoim cielcem i z drobnym bydlęciem. Przez 7 dni będzie przy matce swojej, a dnia 8 oddasz je mnie. Pierworodny był uważany za najlepszy, co wskazuje na to, że Bogu należy oddawać to, co najlepsze. A skoro Izrael jest pierworodnym ludem Boga, to mu przypomina, że jest umiłowanym ludem Boga. Poświęcenie pierwocin również przypominało wierzącym, że Bóg w Egipcie wykupił pierworodnych Izraela,
cenę krwi baranka paschalnego. Odsyłam do naszego komentarza na ten temat, link powyżej. Znakiem szczególnym narodu wybranego jest więc przynależność jego pierworodnych do Boga oraz świętość jego poszczególnych członków. Świętość nie oznacza zerwanie więzi ze światem, wobec którego naród wybrany ma misję do spełnienia. Polega ona na odróżnianiu się od innych, w całkowitym podporządkowaniu rytmu swojego codziennego życia Bogu, czego wyrazem są przepisy dotyczące składania pierwocin. Zachowanie rytualnej czystości jest kolejnym zewnętrznym przykładem zmiany obyczajów, o czym świadczy następny werset. Będziecie dla mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom. Izrael ma być ludem świętym jako całość, ale również w każdym z poszczególnych jego członków. Stąd zamiast lud święty pojawia się tutaj formuła ludzie święci. Liturgiczne poświęcenie pierworodnych jest drogą do uświęcenia. Osoba poświęcona Bogu powinna być święta nie tylko w wymiarze wewnętrznym, na co wskazuje posłuszeństwo prawu Bożemu, ale i zewnętrznym, dzięki zachowaniu rytualnej czystości zilustrowanej przykładem mięsa rozszarpanego zwierzęcia. Kodeks Przymierza ma więc na celu nie tylko zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej, ale przede wszystkim świętość, która jest ponad sprawiedliwością i nadaje jej pełnię. Sprawiedliwi poganie pozwalają sobie na spożywanie zwierzęcia, który stracił czystość rytualną, podczas gdy Boży lud nie jada takiego mięsa, rzuca je psom. Na tym przykładzie widać, że szczyt duchowości objawia się w najbardziej prozaicznych gestach życia cielesnego. W tym przypadku w sztuce rozeznawania tego, co nadaje się do jedzenia, w posłuszeństwie przepisom Kodeksu Przymierza. Jest to rodzaj ascezy. Asceza jest praktyką przybliżającą nas do Boga. Ta asceza wyraża cieleśnie naszą wdzięczność Bogu za dar wolności. Bycie pierworodnym ludem Boga nie jest przywilejem, ale wymagającą misją przeżywaną w konkretnych wymaganiach dla przystawienia pieczęci świętości, a więc oddzielenia od ludów pogańskich. Boże wybranie jest próbą owocującą świętością i radością życia przeżywanego w ramach przymierza. W tym właśnie duchu święty Paweł zachęcał chrześcijan. Obowiązki chrześcijan. Rozdział 12. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Na zakończenie proponuję wam wysłuchać ciekawego komentarza rabina Hirsza do naszych czterech wersetów. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że prawa zawarte w wersetach 27-30 nie są ze sobą powiązane. Jednak po dokładniejszym rozważeniu dojdziemy do wniosku, że wszystkie one wywodzą się od jednej wspólnej idei. Wersety 20-26 zabezpieczają podstawę prawną dla pełnej równości wszystkich członków narodu wobec prawa.
Budują one również naszą świadomość nakazów społecznego prawa i sprawiedliwości. Werset 27 i następny kładą nacisk na szacunek i uznanie należne w obrębie społeczności tym, których Bóg wyznaczył, aby służyli i pracowali bezpośrednio i pośrednio na rzecz prawa i świętości wśród Jego ludu. W związku z tym wymienieni są sędzia i przewódca, świątynie, kapłanów i lewitów, którym należy nie tylko okazać szacunek w ogólny sposób, lecz także według właściwej rangi, którą należy uznać, przestrzegając przepisanego im porządku składania ofiar świątynnych. Zwraca się uwagę na to, że podobne rozróżnienie rangi w postaci pierworództwa musi być przestrzegane także w obrębie własnej rodziny, a nawet pomiędzy posiadanymi przez nas zwierzętami, a także na to, że lud Boży jako całość ma zostać rzeczywiście wyniesiony ponad resztę ludzkości, ale dla dobra tej ludzkości, w świętym powołaniu. I to nasze wysokie powołanie musi znaleźć swój wyraz nawet w formie pożywienia, które jemy. Nasza dieta musi być wyniesiona ponad fizyczny i zwierzęcy świat, który zmuszony jest ślepo postępować za prawami natury. Życzę owocnego słuchania. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą, z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz mi twego pierworodnego syna. Tak samo uczynisz z pierworodnym twoim cielcem i z drobnym bydlęciem. Przez 7 dni będzie przy matce swojej, a dnia 8 oddasz je mnie. Będziecie dla mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom.